Zdecydował się w końcu zawrócić, ale sądzę, że głównie deszcz się do tego przyczynił. Lał wtedy właśnie z niszczącą siłą, która uspokajała się stopniowo podczas naszej rozmowy. Jim zachowywał się bardzo spokojnie i poprawnie. Wyglądał teraz na mównego człowieka opanowanego przez jakąś myśl. Mówiłem mu o materialnej stronie jego położenia. A wyłącznym celem było uratowanie go od upadku, zguby i rozpaczy, które tam, na wschodzie, opanowują tak szybko samotnych, bezdomnych ludzi. Rozumowałem logicznie, namawiając go, aby przyjął moją pomoc, a za każdym razem, gdy zdarzyło mi się spojrzeć na jego skupioną, łagodną twarz, tak młodzieńczą i pełną powagi, ogarniało mnie niepokojące uczucie że nie jestem mu pomocą a raczej przeszkadzam jego zranionej duszy w jakimś tajemniczym niewytłumaczonym nieuchwytnym wysiłku przypuszczam że pan zamierza jeść pić i spać pod dachem jak zwykle rzekł wreszcie z rozdrażnieniem pan przecież mówi że pan nie tknie należących się panu pieniędzy uczynił gest który jak na człowieka opanowanego był znaką silnej odrazy Należała mu się pensja za trzy tygodnie, pięć dni, jako oficerowi spatny. – No tak, to jest zbyt mała suma, aby mogła mieć jakieś znaczenie. Ale co pan zrobi jutro? Dokąd pan się obróci? Trzeba przecież żyć! – To nie o to chodzi! – wyrwało mu się szeptem. Pominąłem milczenie jego słowa, i w dalszym ciągu walczyłem z tym, co uważałem za skrupuły przesadnej delikatności. Ze wszelkich względów, zakończyłem, musi pan przyjąć moją pomoc. Pan mi pomóc nie może, rzekł bardzo prosto i bardzo łagodnie. Pochłonięty jakąś głęboką myślą, której przebłyski dostrzegłem niby sadzawkę lśniącą w mroku, myśląc ze zniechęceniem, że nigdy się do niej nie zbliżę na tyle, aby ją zgłębić. Patrzyłem na jego harmonijną postać. W każdym razie, rzekłem: Mogę przyjść z pomocą tej części pana osoby, która jest widzialna. Nie twierdzę, że zrobię coś więcej potrząsnął głową z niedowierzaniem, nie patrząc na mnie. Zapalałem się coraz bardziej. Otóż, właśnie, że mogę panu pomóc mogę nawet zrobić jeszcze więcej i zrobię to. Ja panu ufam. Te pieniądze zaczął. Słowo daje, zasługuje pan na to, żeby pana posłać do wszystkich diabłów, krzyknąłem z przesadzonym oburzeniem. Zaskoczyło go tu, uśmiechnął się, a ja nacierałem w dalszym ciągu. Tu wcale nie chodzi o pieniądze. Pan jest zbyt powierzchowny, rzekłem, a w tej samej chwili pomyślałem sobie: Ach, tu cię czekał, a może i jest zbyt powierzchowny, mimo wszystko. Jak pan spojrzy na ten list, który pan ma zabrać. Pisze tu do człowieka, którego nigdy o nic nie prosiłem. Piszę o panu w takich słowach, jakich ośmielamy się użyć, mówiąc tylko o bliskim przyjacielu. W tym liście, ni mniej, ni więcej, biorę na siebie bezwzględną odpowiedzialność za pana. I doprawdy, jeśli pan tylko zastanowi się trochę, co to znaczy. Podniósł głowę. Deszcz już minął. Tylko rynna za oknem ciąż jeszcze wylewała idiotyczne łzy. Kap, kap, kap. W pokoju panował wielki spokój. Cienie przycupnęły po kątach daleko od cichego płomienia świecy, który jaśniał prostopadle w kształcie miecza. Wydawało mi się po chwili, że odblask łagodnego światła zalewa twarz Dzima, jakby świt już się był zaczął. Boże mój, wyszeptał, jaki pan szlachetny. Nie czułbym się bardziej upokorzony, gdyby mi nagle pokazał język. Dobrze ci tak, podlizujący się blagierze, powiedziałem do siebie. Jim patrzył na mnie jaśniącymi oczami, ale spostrzegłem, że blask ich nie był szyderczy. Ogarnęło go w mig gorączkowe wzburzenie. Przypominał płaskiego drewnianego pajaca wprawionego w ruch za pomocą sznurka. Podniósł ramiona. I opuścił trzepnąwszy rękami o uda. Stał się zupełnie innym człowiekiem. A ja wcale nie rozumiałem, krzyknął nagle, zagryzł wargi i zmarszczył się. Co za osioł ze mnie, rzekł bardzo wolno z lękiem. Na pana to można liczyć, zawołał stłumionym głosem. Porwał mnie za rękę, jakby ją ujrzał po raz pierwszy, i puścił ją natychmiast. Jak to? Przecież to jest właśnie to, czego ja. Pan, ja zająknął się i zaczął mówić niezręcznie z nawrotem dawnego tempego uporu. Byłbym teraz bydlęciem, gdybym. Głos mu się załamał. Tak, tak, rozumiem, rzekłem. Byłem prawie zaniepokojony tym wybuchem uczuć, z których przebijało dziwne uniesienie. Pociągnąłem przypadkowo za sznurek. Nie rozumiałem dokładnie mechanizmu zabawki. Teraz już muszę iść, powiedział mój Boże. Pan naprawdę mi pomógł. Nie mogę usiedzieć w miejscu. To jest właśnie to, czego mi było trzeba. Spojrzał na mnie ze zdumieniem i podziwem. Właśnie to. Tak, tego właśnie było mu trzeba. Z całym prawdopodobieństwem ocaliłem go od głodu. Od tego rodzaju głodu, który jest prawie nieuchronnie związany z pieństwem. I to wszystko. Nie miałem pod tym względem żadnych złudzeń, ale patrząc na Jim'a, zadawałem sobie pytanie: Jakiego rodzaju złudzenie zawładnęło nim tak widocznie w ciągu tych trzech ostatnich minut? Podsunąłem mu sposobność do prowadzenia w dalszym ciągu przyzwoitego życia, do poważnej pracy. Do zarabiania w zwykły sposób na jedzenie i picie na dach nad głową, w chwili, gdy jego zraniony duch, jak ptako o przetrąconym skrzydle, byłby się zawluk trzepocząc do jakiejś nory, aby zamrzeć tam spokojnie z wyczerpania. Narzuciłem mu rzecz drobną bezwzględnie i patrzcie. Przyjął ją w taki sposób, że zamajaczyła w mętnym świetle świecy jak wielki cień, niewyraźny, a może i niebezpieczny. Pan mi nie bierze za złe, że nie wypowiadam tego, co należałoby panu powiedzieć, wybuchnął, ale mi brakło słów. Już wczoraj wieczorem wyświadczył mi pan nieskończenie wiedzy dobrego. Słuchając mnie, pan to na pewno rozumie. Daję panu na to słowo. Myślałem nieraz, że głowa mi się rozleci w kawałki. Rzucał się dosłownie tu i tam po pokoju, wpychał ręce do kieszeni, wyszarpywał je znów, wsadził z rozmachem czapkę na głowę. Nie miałem pojęcia, że potrafi być taki lekki i żwawy. Przyszedł mi na myśl suchy liść, wirujący w wietrze i tajemniczy niepokój. Ciężar nieokreślonego zwątpienia przygwoździł mnie do krzesła. Nagle Jim stanął jak wryty, że jakbyś skamieniał, wskutek jakiegoś dokonanego odkrycia. Pan mi zaufał, oświadczył z prostotą. Na miłość boską dosyć tego, kochany chłopcze, błagałem, jak gdyby mnie uraził. Dobrze, będę milczał i teraz i zawsze, ale myśleć mi pan zabronić nie może, wszystko jedno. Ja jeszcze dowiodę. Podszedł śpiesznie do drzwi, zatrzymał się ze spuszczoną głową i wrócił, stąpając powoli. Myślałem zawsze, że gdyby było można zacząć wszystko na nowo od czystej karty, a teraz Pan do pewnego stopnia tak, od czystej karty, kiwnąłem mu przyjaźnie ręką i odszedł, nie oglądając się więcej. Odgłos jego kroków zamarł stopniowo za zamkniętymi drzwiami. Był to pewny krok człowieka, stąpającego w jasnym świetle dnia. Ja zaś pozostałem naprzeciw samotnej świecy, i wszystko wydało mi się dziwnie niejasne. Nie byłem już dość młody, aby na każdym kroku, który czynimy w dobrym czy złym kierunku, dostrzegać wspaniałość towarzyszącą naszym błahym poczynaniom. Uśmiechnąłem się na myśl że właściwie z nas dwóch On jest tym, który nie odczuwa braku światła. I ogarnął mnie smutek. Zacząć od czystej karty, tak powiedział, jak gdyby rozstrzygające słowo o losie każdego z nas nie było już wyryte na obliczu skały niezniszczalnymi zgłoskami.